Dzień dobry, witam serdecznie w kolejnym 33. już odcinku Ekspresu Frankowiczów. Witamy Was w stałym składzie, czyli Kamil Kwiedosik oraz Zbigniew Urbański. Kamil, oglądałeś mecz? Oglądałem. No cóż, Polacy, nic się nie stało. Ja tylko drugą połowę i to niecałą na szczęście. Tak, nic się nie stało. Oni nie dają rady, jak zwykle, ale my zawsze dajemy radę, prawda? No, u nich było blisko, u nas zawsze jest te znowu kolejne wyroki w serii. 100%, prawda? Tak jest, 100%. Drodzy Państwo, zaczynamy od skrótu informacji, które znajdziecie w dzisiejszym odcinku. Imponująco wygrane Frankowiczów. Życie bez kredytu, liderem na rynku. Wieczór autorski książki dla Frankowiczów Kamila Kwiedosika, a w nim wystąpienie psycholog Marii Rotkiel. Skarga nadzwyczajna w sporze o termin wymagalności roszczeń z umowy kredytu. Kredyty tanie, ale do czasu. Szykują się dramaty. Gronkiewicz walc. Będzie jak z Frankowiczami. Kolejne korzystne wyroki dla społeczności życie bez kredytu. Krótka relacja z wieczora autorskiego książki Kamila Kwiedosika Droga do życia bez kredytu. Historie prawdziwe. Odpowiedzi na pytania internautów. No dobrze, rozpoczynamy oczywiście od informacji, które znaleźliśmy w internecie, a także w codziennej prasie. Życie bez kredytu liderem na rynku, jeżeli chodzi o wygrane Frankowiczów. Na koncie życia bez kredytu pojawiło aż się 67 wygranych wyroków. Kamil, Na 68 wydanych, to trzeba powiedzieć, w pierwszym półroczu 2021. W tym miejscu chcę pogratulować oczywiście zarówno członkom społeczności Życia bez Kredytu dobrego wyboru, jak i wszystkim członkom naszych zespołów procesowych, prawa finansowego i ekonomii, że doprowadzili do tego, że faktycznie jest taka przewaga w sądzie, a w szczególności biorąc pod uwagę, jakiego rodzaju są to wyroki, bo trzeba pamiętać, że w tej chwili mamy serię 13 wyroków z rzędu na podstawie teorii dwóch kondycji. W całym natomiast roku te wyroki to jest już niemal 90%, jeżeli mówimy o teorii dwóch kondycji, a tylko jedna sprawa była, przynajmniej na razie w pierwszej instancji, oddalone było to nasze roszczenie. To znaczy, że niespełna 9% wyroków były inne niż oddalenie powództwa i inne niż teorię dwóch kondycji. I tutaj w ramach tych innych wyroków to było odfrankowanie, tylko dwa takie wyroki, no i pozostałe to były jeszcze przed 7 maja, czyli przed uchwałą Sądu Najwyższego, unieważnienie na zasadzie teorii salda. Także widzimy, że przede wszystkim w tej chwili sądy decydują się na unieważnienie tych umów, to nas bardzo cieszy. Oczywiście część sędziów czeka na uchwałę całej Izby Sądu Najwyższego, zawieszając postępowania, natomiast to jest tak, że oczywiście zawsze, niezależnie od tego, czy tutaj mówimy o uchwale, wiele pewnie Frankowiczów pamięta również, że sprawy były zawieszone do czasu wyroku TSUE państwa Dziubaków, czy też ostatniego wyroku, to w szczególności kredytobiorcy GE, obecnie BPH. Także nie ma w tym nic dziwnego, że część wyroków jest zawieszanych, natomiast to, co jest najważniejsze, że sędziowie wydają wyroki, a również, o czym powiemy w późniejszym, dalszej części programu, mamy bardzo dużo zabezpieczenia roszczenia i to też jest dla klientów istotna informacja, przede wszystkim z uwagi na to, że nie trzeba już dalej płacić rat. A mówiłeś o tym, że dotychczasowe sprawy zakończone prawomocnym wyrokiem to 100%? 100% wygranych? Tak, to 100% wygranych, jeżeli już mówimy tylko, wyjmujemy stąd taką małą statystykę dotyczącą prawomocnych wygranych i to oczywiście jest teoria dwóch kondycji. Natomiast tu trzeba przede wszystkim zwrócić uwagę na jedną rzecz, że trend, który się zmienił właśnie pożyczonym wcześniej w roku państwa Dziubaków w TSUE, jest absolutnie na korzyść unieważnienia. Pamiętam jeszcze, jak przewidywaliśmy właśnie pod koniec 2019 roku, że ten trend powinien się zmienić i faktycznie to ma miejsce, czyli faktycznie w tej chwili największa ilość spraw i to znakomita większość jest to oczywiście unieważnienie umowy na zasadzie teorii dwóch kondycji. A my przeniesiemy się troszeczkę w czasie do 12 czerwca oczywiście tego roku, bo wtedy to miało miejsce bardzo ważne wydarzenie dla całej społeczności życia bez kredytu. Premiera, wieczór autorski Kamila Kwiedosika. Oczywiście chodzi o książkę Droga do życia bez kredytu, historie prawdziwe. Wśród zaproszonych gości była Maria Rotkiel. Myślę, że Państwo znacie tę postać, to bardzo znana psycholog,
która mówiła, z czym mogą frankowicze spotkać się podczas sprawy wytoczonej bankowi. Jak się do tego psychicznie nastawić, jak do tego podejść, bo to może mieć wpływ na życie całej rodziny, prawda? Nasze bardzo nerwy, ciekawy, nasza psychika. Tak, bardzo ciekawy wykład. Zapraszam w takim razie do obejrzenia fragmentu z wieczoru autorskiego. Na scenę zapraszamy Marię Rotkiel, psycholog. Czyli nie mogę długo mówić. Mam ależ się streszczać. Maria. Nie. Mamy bardzo dużo ciekawych pytań do ciebie i przede wszystkim pytań, które nurtują wielu frankowiczów, bo pewnie tak jak było w moim, naszym przypadku, te obawy są potężne. No właśnie, jak sobie radzić z tymi barierami, tym takim lękiem, który nas ogranicza w decyzjach? Ciężko mi krótko odpowiedzieć, ale tak mnie zestresowaliście, że nie mogę długo odpowiadać, że teraz mam kłopot z zebraniem myśli. Jak mówimy o obawach, to myślę, że macie Państwo na myśli lęk. Ja się zawsze staram na tyle, na ile mogę w prosty sposób to uporządkować, bo to ma ogromne znaczenie, bo tak naprawdę niezależnie od tego, co w życiu osiągnęliśmy, jak sobie radzimy, to każdego z nas pewnie w życiu dopadła taka sytuacja, która związana z lękiem i to jest emocja, której ja najbardziej nie lubię, chociaż taka poprawność polityczna, psychologiczna mówi o tym, że nie ma złych emocji, są tylko trudne. Ja uważam, że jest jedna zła, to jest lęk. Lęk właśnie związany z tym, że mamy różne obawy, a z reguły te obawy są związane z naszymi przekonaniami, które z kolei są błędami poznawczymi. Na czym to polega? Idziemy w taką generalizację, nie poradzę sobie, to katastrofa, nie dam sobie rady, co teraz będzie? I co dalej robimy? Im jesteśmy bardziej inteligentni i kreatywni, tym więcej nasz układ poznawczy, czyli umysł, podrzuca nam różnych scenariuszy katastroficznych, tak? To nie poradzę sobie, urasta nam do rangi naprawdę katastrofy, już widzimy siebie pod mostem mieszkających z rozbitą rodziną. Ale dokładnie rodziną. Takie miałam przekonania, wiesz, pod Wiem. Mostem płacz, że Wiem. Już nawet tak siebie pocieszałam trochę. Wiem, twoje wnuki spłacają zobowiązania. To jest oczywiście, ja się teraz uśmiecham, natomiast uśmiecham się, bo wiem, że można sobie z tym radzić, natomiast wiem, że to jest bardzo trudna sytuacja i tak jak powiedziałam, ona każdego w życiu może dopaść, czy to jest lęk o nasze zdrowie, czy o nasze finanse, czy o naszą rodzinę. I co tutaj jest z naszej perspektywy też tutaj współpracy, naszej znajomości istotne, że dopaść może każdego, nie ma się czego wstydzić, że się tak czujemy, że mamy poczucie, że sobie nie dajemy rady. Trochę możemy się wstydzić tego, że nie dajemy sobie rady, to też jest ludzkie. Najważniejsze jest to, żeby znaleźć osoby, to się tak ładnie mówi, skorzystać z zewnętrznych zasobów. Zewnętrzne zasoby są wtedy konieczne, kiedy mamy właśnie tę obawę, że sobie nie poradzimy. Bo ten lęk odbiera nam siły. Zresztą co jeszcze lęk nam robi bardzo niefajnego? Mówię o tym, że on dopada każdego, bardzo inteligentne osoby również. On upośledza nasze funkcje poznawcze, czyli właśnie nasza inteligencja, nasza wiedza, to wszystko jest trudniej dostępne. My możemy mieć ogromną wiedzę, duże zasoby, a właśnie lęk sprawia, że czujemy się trochę jak takie małe dzieci postawione pod tablicą, przepytywane przez straszną panią od matematyki. I wtedy faktycznie mamy pustkę w głowie i te nasze zasoby związane z pomysłem, co robić, z takim pomysłem na konstruktywne działanie mogą się wyczerpywać. Znaczy nie mamy do nich dostępu. I wtedy skorzystanie z tych zasobów zewnętrznych to jest zwrócenie się do ludzi, którzy znają się na rzeczy, którzy są ekspertami. I też tutaj to, co niezwykle mnie urzekło, to też zwrócenie się, czy znalezienie się w gronie ludzi, którzy byli, są w podobnej sytuacji, którzy mogą dać samą obecnością i tym, słuchaj, ja naprawdę rozumiem, co przeżywasz. Rozumiem, bo to jest część mojego doświadczenia. To sprawia, że zaczynamy się czuć troszeczkę spokojniej. To znaczy, to jest jedno z najlepszych działań, bo ten lęk zaczyna być trochę mniejszy. Bo tak, no nie jestem jedyną osobą, która ma takie problemy. Są obok mnie ludzie, którzy przeszli podobną drogę, idą podobną drogą, są na jej początku, a może w innym miejscu niż ja. I tak psychologicznie to jest jeden z najlepszych sposobów, żeby trochę od tego lęku się dystansować, więc zaczynamy już myśleć spokojniej. Jak myślimy spokojniej, to jesteśmy w stanie uruchomić konstruktywne działania. Jesteśmy to takie w stanie efektywne działanie, tak? Tak, dlatego że odpowiedzią na ten impas, w którym się czasami znajdujemy właśnie ze względu na ten lęk,
jest najlepszą odpowiedzią jest uruchomienie konstruktywnego działania. Znaczy zawsze można coś zrobić. Zawsze jest jakieś działanie, które albo będzie mnie prowadziło do drogi, której celem jest rozwiązanie problemu, albo da mi wsparcie, czy gdzieś właśnie wzmocni swoje zasoby. To, co się dzieje z nami pod wpływem lęku, to oprócz tego, że my nie widzimy tych rozwiązań, gdzieś tak jakbyśmy zgłupieli na chwilkę, no to też nam z racji tego jest trudno cokolwiek robić. I największy, przepraszam, że tak powiem, błąd polega na tym, że my zamieramy, tak w takim bezruchu, tak? Boimy się w ogóle wykonać jakiś telefon, już się boimy o tym rozmawiać, chcielibyśmy się schować przed całym światem, uciec gdzieś. I to jest błąd unikania, który robimy, który powoduje, że problemy z reguły zaczynają być jeszcze większe, one się nie rozwiązują, natomiast w naszym samopoczuciu, w naszej głowie naprawdę już urastają do rangi najtrudniejszej na świecie sytuacji, nikt nigdy się w takiej nie znalazł. I to konstruktywne działanie, które często polega na rozmowie z kimś, kto mówi, że są decyzje, są drogi, są możliwości, sprawia, że my jakby odzyskujemy też taką motywację do działania, czyli mamy konstruktywne działanie, ekspert, osoba, która może wspierać, no i grupa ludzi, tak, która daje nam to poczucie, że nie jesteśmy sami. Zresztą bycie w grupie to jest jeden z naszych podstawowych instynktów. Człowiek jest istotą społeczną. My w grupie się czujemy pewniej, silniej. Bardzo niewiele osób ma takie zasoby, żeby radzić sobie zupełnie w pojedynkę. A nawet jeżeli mają sobie takie wyobrażenie, że są czy introwertykami, czy indywidualistami, to i tak w trudniejszych momentach poczucie, że ktoś obok nich stoi, albo że są osoby, które mogą stanąć, mogą być jakimś zapleczem, daje ogromną siłę. Czyli, że tak powiem, mąż tutaj raczej nie pomoże za bardzo. To znaczy są sposoby, mogę o nich opowiadać, nie wiem, czy to jest... Nie, bo tutaj słyszę, że terapię małżeńską prowadzi. Znaczy ja jestem terapeutą par też między innymi, zajmuję się również, no może teraz nie będę o tym opowiadała, znaczy są sposoby, ale nie do końca o tym mówię, natomiast wsparcie w rozumieniu bliskich też, tylko my mówimy o sytuacjach, które dotyczą również bliskich, bo jeżeli mówimy o sytuacji, która dotyczy naszych finansów, czyli naszego takiego podstawowego poczucia bezpieczeństwa, to my tak, martwimy się o bliskich, więc czasem z nimi nie rozmawiamy. Bliscy również są w kryzysie, również są w tej sytuacji lęku, niepokoju i tak naprawdę to rozmowa z bliskimi może na zasadzie, słuchaj, poradzimy sobie, najważniejsze, że jesteśmy zdrowi, pomyślmy, co można po prostu robić, oczywiście z ogromnym wsparciem. Natomiast mówiąc o tym zapleczu, bardziej mam na myśli faktycznie osoby, które są ekspertami, które możemy zaufać, bo mają czy wiedzę z danej dziedziny, czy doświadczenie, ale przede wszystkim mówię o osobach, które wskazują nam kierunek. A grupa w tym rozumieniu, tak jak mamy społeczność życia bez kredytu, takie poczucie, że przede wszystkim nie jesteśmy sami, bo to poczucie osamotnienia na takim ważnym momencie działania, to poczucie osamotnienia nam tę siłę odbiera, a poczucie, że są osoby wokół nas, nawet takie, z którymi się możemy dzielić swoim doświadczeniem, to jest ten zastrzyk energii, który czasami jest kluczowy, żeby uruchomić konstruktywne działanie. No właśnie, wszystko, o czym powiedziałaś, to są wszystkie błędy, które ja popełniałam zanim... Znaczy błędy, to się każdemu zdarza, znaczy tak funkcjonujemy, więc to też nie ma co sobie tak wyrzucać, że błędy. Wspierałem cię, no kochani, tak, ale była ta magiczna szuflada, w której ja schowałam umowę, żeby nie pamiętać o niej. Tak, my tam chowamy korespondencję, czy korespondencję z banku, my jesteśmy w stanie... Najgorsze są awiza. Czy to dzisiaj każde awizo z banku, ale... to jest telefon do Kamila, czy odbierać, czy nie odbierać, on mówi zawsze dwa. A ja pytam, czy kupować Prosecco na wieczór, czy nie? To Prosecco na pewno. No. Ale to są takie rzeczy, które się dzieją z nami. Czasem nawet już po rozwiązaniu tej trudnej sytuacji jest czasem tak, że my się boimy pójść i to awizo odebrać. To tak jakbyśmy mieli zespół stresu pourazowego. Domofon, to nam się kojarzy po prostu właśnie z czymś, że ktoś nam jakąś korespondencję dostarcza, czy nie wiem, pomornik do nas dzwoni. O Boże, ja mogę jeszcze pozwać bank raz. Ja mam chyba właśnie stres pourazowy. Znaczy ja myślę, się boję, to jest pewien pomysł. Zbierać. Tak, ten uraz psychiczny, psychologiczny i też jakby tak pośrednio osoby, które też się przyczyniały do niego, jest to pewna droga, którą warto rozważyć, bo absolutnie to, co się dzieje z naszą psychiką w tych sytuacjach stresujących, kiedy jeszcze ktoś w sposób nieuczciwy, czy po prostu manipulując w nas podsyca to uczucie takiego zagrożenia, to
zagrożenia, które sprawia, że my naprawdę jesteśmy przekonani, że absolutnie nic się nie da zrobić, no to są czasami konsekwencje na lata. Ja pracuję z osobami, które rozwiązały swoje problemy, które już nie mają kredytu, które jakieś odszkodowania dostały, a naprawdę takie symptomy chociażby zespołu stresu pourazowego są bardzo silne. Że... Tak, bo wiesz, bank zachwiał taką podstawową potrzebą, czyli potrzebą bezpieczeństwa, mieszkania, tak, dachu nad bezpieczeństwa, głową. Ponieważ nasze finanse, nasza sytuacja finansowa, i to nie chodzi o to, że jesteśmy materialistami, tylko jesteśmy ludźmi, ona daje nam poczucie bezpieczeństwa, bez dwóch zdań. Ale co się tutaj dzieje? My w ogóle tracimy w takich sytuacjach, kiedy jesteśmy na początku, w tym najsilniejszym lęku, w ogóle jakąś taką wiarę w taką logikę, w prawo, w to, że można pójść do instytucji, której chcieliśmy zaufać, i tak naprawdę człowiek może być wprowadzony w błąd. Wydaje nam się na początku, że zgodnie z prawem. To jest potworne przekonanie o tym, że ten świat jest taki zagrażający, że trzeba być ekspertem, nie wiem, lekarzem, prawnikiem najlepiej, ekonomistą, żeby w ogóle przeżyć życie w całości. I to są te szkody psychologiczne, które potem są naprawdę bardzo, bardzo takie trudne do odrobienia. Oczywiście jest to możliwe, bo są tacy eksperci jak ja. Także tego lęku też się możemy szybko pozbyć i tych symptomów zespołu stresopourazowego również. A czy książka Kamila właśnie jest taką odpowiednią pozycją dla tych wszystkich frankowiczów, którzy mają wątpliwości, którzy zastanawiają się, co zrobić? Bo moim zdaniem jest to strzał w dziesiątkę. Właśnie taka pozycja. Na pewno. Jak pani to ocenia właśnie? Na pewno. Mówimy sobie po imieniu chyba. Bardzo proszę mi pana, miło. Tak, czy nie wiem? To będziemy jeszcze ja jeszcze nie wybić. Piłam tak tej lampki wina ja z racji tego, że czekałam na swoje wystąpienie. Tak, dlatego że lęk też karmi się, zresztą też w pewnym momencie stres, karmi się naszą niewiedzą, bo te nasze przekonania, że nic się nie da zrobić, jeżeli my nie mamy informacji, wiedzy, która je powolutku podważa, no to one właśnie tak się, jesteśmy tacy zakotwiczeni w tym poczuciu. Natomiast im więcej informacji, że ktoś przeszedł tę drogę i można, że się udało, że są sposoby, one są na wagę złota, bo... To jest bardzo dobre pytanie, w takim razie o tym nie powiedziałam, że to nasza niewiedza często sprawia, że my wpadamy w ten lęk, tak? A potem czasami jesteśmy trochę na te argumenty zamknięci, więc ważna jest też osoba z zewnątrz, ta wspierająca, która też potrafi, to są pewne kompetencje też psychologiczne, która potrafi trochę przez tę barierę naszej paniki wręcz się przebić, tak? Ja z prawnikami czasami rozmawiam i jestem przekonana, że to są świetni psycholodzy również, tak? Bo trzeba po prostu człowiekowi, który jest naprawdę albo przestraszony, bo zależy w jakiej fazie też jesteśmy, bo w dłuższej perspektywie ten lęk nas potwornie męczy. Znaczy nie ma emocji, która by tak męczyła jak lęk, i jesteśmy tak już wycieńczeni, że też o to konstruktywne działanie, jeżeli to długo trwa, może być ciężko. Czasami ludzie mówią, ja po prostu chcę zostawić to, wyjechać, spalić, wysadzić w powietrze, tylko żeby to po prostu się skończyło, co jest błędem, bo czasem jest tak, że właśnie w tej fazie już takiego zmęczenia, po tej ostrej fazie kryzysu, kiedy my jeszcze moglibyśmy działać, nie walczymy o swoje prawa. Gdzieś oddajemy po prostu coś, co jest nam należne, tak? Czy pozwalamy, żeby ktoś do końca nam zabrał bezprawnie. Także dlatego powiedziałam, że ja lęku nie lubię, bo oprócz tego, że on sprawia, że my głupiejemy, to jeszcze sprawia, że jesteśmy tak zmęczeni, że naprawdę nam trudno jest funkcjonować, wycieńcza nas. Miałabyś jakieś rady dla osób, dla rodzin, małżeństw, są tacy tutaj na sali, którzy zastanawiają się, czy pozwać bank, z czym powinni się liczyć, jak wzajemnie się wspierać, bo to też jest ważne. Każdy z nas jest inny. W naszym przypadku Kasia bardzo mocno przeżywała różne sytuacje z bankiem. Ja starałem się ją pocieszyć, ale wiecie doskonale państwo, że to czasami się nie sprawdza po prostu. Tak, tutaj chyba zawsze potrzebny jest taki głos zewnętrzny, takiej społeczności właśnie. Ale jak ludzi... go nie ma, wiesz, ja o to też pytam. Jak rozmawiać między sobą w takiej sytuacji, gdzie pojawia się lęk, gdzie bank naciska, gdzie mamy windykatora, który dzwoni przy furtce, czy są jakieś... Zmotywować do działania. Znaczy ktoś, zawsze w parze jest tak, że jedna osoba ma trochę większe kompetencje w rozumieniu, jest bardziej taka zadaniowa, może też bardzo emocjonalnie to przeżywać, może wpadać w panikę, może nawet mówiąc potocznie histeryzować, to zupełnie ludzkie, ale chodzi o taką zadaniowość, taką kompetencję, która sprawia, że pomimo tego, że jesteśmy zmęczeni, czy w
takim bardzo dużym napięciu, jednak mamy trochę takiego imperatywu do działania. To osoba, która jest bardziej zadaniowa, bardziej taka sprawcza, może motywować do podjęcia działania. I to jest bardzo ważne, bo każde działanie, każdy krok sprawia, że my się tak osadzamy w tej realnej rzeczywistości, czyli my zaczynamy tą trudną sytuację realnie oceniać. Ona jest trudna, to prawda, ale czy to jest katastrofa? Czy to jest jakaś sytuacja, która naprawdę nas jest w stanie zabić? To jest nasze wyolbrzymianie tego lęku. Więc jeżeli jesteśmy blisko kogoś, kto jest w trudnej sytuacji, to co możemy zrobić, to go motywować do działania. Pierwszy krok, poszukajmy kogoś, kto się zna na tym, jest w stanie z nami porozmawiać. Pójdźmy na to spotkanie, możemy się przygotować, możemy przygotować sobie wcześniej pytania. Takie pytania, nie wiem, czy były już osoby w podobnej sytuacji, którym się udało? Jak słyszymy tak, to tak, bardzo to często się okazuje, no ale przecież mi wszyscy mówili, że to jest niemożliwe. Może ci wszyscy nie mieli tej wiedzy, tego doświadczenia, mogli się mylić i też pytanie, kto to jest ci wszyscy, tak? My mamy często takie przekonanie, bo okazuje się, że w tym gronie tych wszystkich nie było akurat tego eksperta, tej osoby, która ma tej wiedzy więcej, tego doświadczenia więcej i jest w stanie nam kompetentnie pomóc. Mario, bardzo ci dziękujemy. Taką osobą na pewno jest Kamil Piedosik. Bardzo dziękuję. Bardzo ci dziękujemy. Drodzy Państwo, rzecznik finansowy złożył kolejną skargę nadzwyczajną w sporze o termin wymagalności roszczeń z umowy kredytu. Wytłumacz, czego dotyczy dokładnie właśnie ta skarga nadzwyczajna rzecznika finansowego. Czy na kanwie tej sprawy w stosunku do frankowiczów, oczywiście to nie była sprawa typowo frankowa, ale to co warto wyciągnąć sobie z tej skargi nadzwyczajnej, to jest fakt tego, że jednak konsument jest w bardzo dużym stopniu chroniony przepisami o przedawnieniu roszczeń. W tej konkretnej sprawie chodzi o to, że bank po upływie 3 lat niestety dla banku nie może już dochodzić roszczeń. Ta skarga ma potwierdzić to, o czym również powiedział Sąd Najwyższy w uchwale 7 maja 2021 roku, która mówi o tym, że ta trwała bezskuteczność umowy, czy w przypadku w ogóle roszczeń mamy do czynienia z 3-letnim okresem przedawnienia dla przedsiębiorców, w tym przypadku banku. Zobaczymy, jak się rozstrzygnie ta skarga, natomiast oczywistym jest, że w sprawach dla frankowiczów i dlatego właśnie mówię o tym, że jest oczywistym, bo jest to moc zasady prawnej tej uchwały z 7 maja 2021, więc w tym przypadku bezwzględnie należy powiedzieć, że na pewno nie jest tak, jak chciałby banki, że okres przedawnienia roszczeń restytucyjnych banku o zwrot kapitału liczy się od dnia wydania prawomocnego wyroku. Ten dzień jest dużo wcześniej, jest to moment tak zwanej trwałej bezskuteczności. Studio Rzecznika Finansowego. Witam w studiu Rzecznika Finansowego Adam Rafalski. Rzecznik Finansowy przedstawił Sądowi Najwyższemu stanowisko w sprawie tzw. kredytów frankowych. Przypomnijmy, że w maju bieżącego roku Izba Cywilna Sądu Najwyższego, obradująca w pełnym składzie, nie przyjęła uchwały dotyczącej zagadnień prawnych związanych z kredytami hipotecznymi we frankach szwajcarskich. Izba zwróciła się wówczas o zajęcie stanowiska w tej sprawie do kilku urzędów, m.in. do rzecznika finansowego właśnie. O tym, co zawiera przedłożone Sądowi Najwyższemu stanowisko, rozmawiamy dziś z panem profesorem Jakubem Szczerbowskim, dyrektorem w Biurze Rzecznika Finansowego. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Eksperci Biura Rzecznika Finansowego w ciągu ostatnich tygodni intensywnie pracowali nad udzieleniem odpowiedzi Sądowi Najwyższemu. Proszę powiedzieć, co zawiera ten obszerny, wielostronicowy dokument? Przede wszystkim ten dokument zawiera takie podsumowanie stanowisk, które rzecznik finansowy już zajmował w ubiegłych latach. Przypomnę, że problemem kredytów frankowych Biuro Rzecznika Finansowego zajmuje się od samego początku swojego istnienia, czyli kiedy ta problematyka w 2015 roku została dołączona do właściwości biura i zmieniła się nazwa z Rzecznika Ubezpieczonych na Rzecznika Finansowego. Także naszą tutaj podstawową intencją jest pokazanie argumentacji, które już pojawiały się wcześniej, a także dodanie nowych argumentów, które to wynikają z najnowszego orzecznictwa oraz z naszych konsultacji, które przeprowadzaliśmy z różnymi środowiskami prawników oraz środowiskami reprezentującymi różne grupy
interesów w tym zakresie. No właśnie, rzecznik finansowy informował w maju, że ze względu na wagę zagadnienia nie wyklucza zmiany stanowiska w odniesieniu do niektórych zagadnień dotyczących tzw. kredytów frankowych. I powstaje pytanie wobec tego, czy dokonana właśnie analiza wpływa na zmianę tego stanowiska? Tak, nasze stanowisko zmieniło się poprzez dodanie nowych argumentów dotyczących chociażby tego, że nie mogą się instytucje rynku finansowego w tym przypadku domagać tak zwanego wynagrodzenia za korzystanie z kapitału. Nasze stanowiska w tym zakresie były nie tak dokładne i nie tak bogate. Obecnie poszerzyliśmy to stanowisko o nowe argumenty związane z, które to argumenty dosyć naturalnie wypływają z tego, że to zagadnienie jest przedmiotem zainteresowania opinii publicznej, sądów i trybunałów. Więc pojawiające się głosy w doktrynie i w orzecznictwie też stanowią pomoc dla sformułowania stanowiska rzecznika, więc w tym zakresie nasze stanowisko się zmieniło w zakresie argumentacji, która jest po prostu jeszcze silniejsza na korzyść konsumentów. Kredytobiorcy, ale zapewne i banki czekają na rozstrzygnięcie przez Sąd Najwyższy kwestii, co się dzieje z umową po usunięciu z niej nieuczciwej klauzuli przeliczeniowej. Czy wówczas ona upada, czy może wiązać strony dalej? I powstaje pytanie, jakie jest stanowisko rzecznika finansowego w tej sprawie? Stanowisko rzecznika finansowego w tej sprawie jest zbieżne ze stanowiskiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, które wydaje się być zgodne w pełni z prawem krajowym, z prawem polskim. A mianowicie, że to do konsumenta należy decyzja w przedmiocie tego, czy umowa, która jest dotknięta takimi wadami, będzie umową, która zostanie uznana za nieważną, czy też będzie ona dalej wykonywana, to co nazywamy popularnie odfrankowieniem. To wszystko, o czym mówimy, jest zapewne dla większości z nas dosyć skomplikowaną materią. Gdyby mógł pan profesor wyjaśnić, w jaki sposób te udzielone Sądowi Najwyższemu odpowiedzi pomogą w wydaniu finalnego orzeczenia i jaki to będzie miało skutek dla kredytobiorców, bo to jest najistotniejsze. Przede wszystkim należy tutaj wskazać, że Sąd Najwyższy jest sądem niezawisłym, który będzie samodzielnie każde z przesłanych przez różne instytucje stanowisk analizował. Istotą i wagą stanowiska rzecznika finansowego jest to, że po pierwsze jest to jedyna instytucja, która jednocześnie jest niezależna i wyspecjalizowana w ochronie konsumentów na rynku finansowym. Żadna inna z instytucji poproszonych o zdanie nie posiada takiego przymiotu. Ale jednocześnie zwracam uwagę na to, że nadal jest to urząd. Nie jest to żadna grupa interesu, która dąży do przeforsowania jakichś nieracjonalnych stanowisk, więc stanowisko rzecznika finansowego jest wyważone i ono jest takie zobiektywizowane, oczywiście mając na uwadze korzyść konsumenta. Ale zwracam też uwagę, że prawo unijne właśnie jest prawem prokonsumenckim, więc w ocenie rzecznika finansowego takie właśnie prokonsumenckie stanowisko będzie zgodne z prawem i wierzymy w to, że jest możliwe przyjęcie tych stanowisk przez Sąd Najwyższy. A więc miejmy nadzieję, że te odpowiedzi pomogą Sądowi Najwyższemu w podjęciu najsłuszniejszej decyzji, a dzięki temu wszystkie sprawy sporne i te niewyjaśnione zostaną rozstrzygnięte na korzyść klientów. Bardzo dziękuję za rozmowę. Naszym gościem był dzisiaj pan profesor Jakub Szczerbowski, dyrektor w Biurze Rzecznika Finansowego. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję i życzę udanego tygodnia. Ze względu na to, że mamy niskie oprocentowanie, jeżeli chodzi o kredyty, no to te kredyty są po prostu dla konsumentów tanie. Ale pani Hanna Gronkiewicz-Waltz ostrzega, przestrzega, alarmuje, że to może skończyć się tak, jak to miało w przypadku frankowiczów. Czyli oprocentowanie zacznie wzrastać, tak? I sam kredyt także. Tak, no tutaj absolutnie pani Hanna Gronkiewicz-Waltz nie jest jedyną osobą, która podkreśla to. Chyba nawet przecież wiceprezes PKO mówił o tym, że takie problemy będą. Myśmy również ostatnio w rozmowie z ekonomistą Markiem Zuberem, którą miałem przyjemność prowadzić, również poruszyliśmy ten temat. W jakim kontekście to jest ważne? Oczywiście po pierwsze trzeba pamiętać, że te osoby, które w tej chwili biorą kredyt, muszą się bardzo mocno zastanowić, jaki w przyszłości może być wysokości ta rata. Oczywiście biorąc pod uwagę to, że WIBOR jest dzisiaj
historycznie najniższy i z perspektywy kilku, kilkunastu lat ta rata może nawet wzrosnąć o 50%. Natomiast w drugim kontekście, który jest bardzo istotny, to jest kontekst przedstawianych ofert pseudo-ugód, bo tak to należy nazwać, przez banki. Banki chciałyby w pewien sposób sanować te nieuczciwe postanowienia umowne, czyli doprowadzić do nowacji zobowiązania poprzez zamianę tego kredytu frankowego, czyli waloryzowanego, indeksowanego, denominowanego do franka, na kredyt złotówkowy z WIBOR-em. I co to oznacza? To oznacza, że dziś ta rata z perspektywy porównania byłaby prawdopodobnie niższa, porównywalna, chociaż czasami nawet była wyższa w tych ofertach, które widziałem z banków, niż dzisiejsza, powiedzmy, rata standardowego kredytu indeksowanego do franka, czy też denominowanego. Natomiast z perspektywy czasu bank oczywiście już nie informuje kredytobiorcę, obecnie frankowicza, że po podpisaniu takiej ugody istnieje ryzyko znacznego wzrostu tej raty. Czyli uważajcie na propozycje banków, dlatego że one jak zwykle nie doinformują o tych okolicznościach, które są istotne z perspektywy zawarcia tej umowy i proszę sobie wyobrazić, że banki na tyle przebiegle to robią, że jeżeli już proponują komuś jakąś ugodę, to oczywiście zakładają, że musi być to osoba, która dalej będzie spłacała ten kredyt. Dlaczego? Dlatego, że to, co bank teraz straci poprzez chociażby zmniejszenie salda kredytu i też w sposób nieznaczny, nie ma co się oszukiwać, to w przyszłości chce zarobić na odsetkach z wysokiego WIBOR-u. Natomiast jeżeli ktoś by chciał sprzedać nieruchomość, no to tutaj już bank oczywiście nie widzi w przyszłości zysku i nie wyraża zgody na takiego rodzaju ugodę, ani co do osób, które chcą sprzedać nieruchomość, ani co do osób, które już sprzedały nieruchomość. Także uważajcie naprawdę na wszystkie propozycje ze strony banku, gdyż one pozornie mogą wydawać się korzystne, ale nigdy takimi nie są. Nie mówiąc już o tym, że postępowanie sądowe, jak wiemy, i tak powinno się skończyć nieważnością umowy, co jest wielokrotnie, nawet dziesięciokrotnie lepszą korzyścią niż to, co proponują banki, chociaż trudno to, co proponują banki, w ogóle nazwać korzyścią. No to co mają zrobić ludzie, którzy chcą kupić mieszkanie na kredyt? Przeczytać umowę z prawnikiem. To po pierwsze, tak. Skonsultować to, bo to... A poza tym z ekonomistą. No, ten ekonomista, czy osoba, która, a wręcz nawet mailowo, czy pisemnie zwrócić się do banku z predykcją, z pokazaniem tego, jak faktycznie z perspektywy całego trwania kredytu, czy to 20 lat, czy 30, może fluktuować rata przy założeniu na przykład tego, że WIBOR wzrośnie do poziomów maksymalnych, jakie dotychczasowo były w historii. No to przecież dzisiaj ten WIBOR jest bliski zera, on taki nigdy nie był, tak? On był dużo wyższy, przecież mieliśmy poziomy około 10%, także no to trzeba sobie zwrócić uwagę na to, że na pewno nie będzie, chyba nie będzie to w takim krótkim okresie, no ale taka rata kredytowa no, powinna być jakby z perspektywy tego okresu czasu zweryfikowana, a nie, że dzisiaj patrzymy, że rata jest niższa, no i to w związku z tym cieszymy się z tego kredytu. Ja bym powiedział wprost, biorąc pod uwagę każdy rodzaj kredytu, ja bym przede wszystkim zwrócił się do banku o ofertę na stałą ratę. Dlatego, że już są banki, które proponują te stałe raty. Oczywiście są to przede wszystkim banki nieumoczone, mówiąc kolokwialnie, sprawy frankowe. I jeżeli będzie stała rata, nawet jeżeli ona będzie nieco wyższa, to jest dla Państwa gwarancja, że w okresie długoterminowym ta rata będzie cały czas taka sama. Natomiast no, ryzyko wzrostu WIBOR-u jest bardzo duże na chwilę obecną, dlatego absolutnie ja radziłbym mocno się zastanowić nad kredytem, który będzie miał zmienną stopę procentową, bo na dzień dzisiejszy wygląda to bardzo atrakcyjnie, ale za kilka, kilkanaście lat może być kolejny problem. To dotyczy również kredytów złotówkowych, prawda? Znaczy, przede wszystkim, przede wszystkim kredytów złotówkowych, bądź osób, które podpiszą, chciałyby podpisać ugodę z kredytu frankowego. Na złotówkowy. No dobrze, przechodzimy do wydarzeń. Mamy się znowu czym chwalić. Kolejna wygrana, tym razem poległ bank Fortis. Tradycyjnie Kamil zna szczegóły tej sprawy. 13. wygrana z rzędu. Bardzo nas to cieszy, bo ostatnio niemoc sądu przez kilka dni, nie mieliśmy kolejnego wyroku. No na całe szczęście w końcu przyszedł ten czas, że kolejny wyrok został wydany. I co powiedział sąd? No jak zwykle przy kredytach Fortis kredyt został uznany za nieważny z uwagi na brak essentiali negoti, czyli brak kwoty kredytu, na brak możliwości wykonania tej umowy. Oczywiście po uprawomocnieniu się tego wyroku saldo kredytu spadnie do zera. Oczywiście było to jak zwykle na zasadzie teorii dwóch kondycji, czyli również kredytobiorca razem z odsetkami i z kosztami procesu otrzyma ponad 150 tysięcy złotych na konto. No i cóż, kolejny frankowicz, któremu gratulujemy wyboru i któremu również będziemy pomagali w wykreśleniu banku z hipoteki.
A ja teraz mam okazję i przyjemność wraz z Kamilem oczywiście zaprosić Państwa na film. Będzie to skrót z wydarzenia z 12 czerwca tego roku, czyli wieczór autorski Kamila Chwiedosika, książki Droga do życia bez kredytu, historie prawdziwe. Zapraszamy. Autorskim Kamila Chwiedosika. Wieczór poświęcony jest premierze książki Droga do życia bez kredytu, historie prawdziwe. Dlaczego warto polecić Frankowiczom tę książkę? Tę książkę warto polecić i Frankowiczom, dlatego że to jest źródło wiedzy, która pomaga w tym, żeby radzić sobie z lękiem, który karmi się brakiem wiedzy. Kiedy czujemy lęk i wydaje nam się, że jesteśmy w sytuacji nie do rozwiązania, że ten problem nas przerasta, że sobie nie poradzimy, to rzetelna wiedza pokazuje nam kierunek działania. Ale myślę, że to też jest książka, którą warto polecić każdemu, kto jest w trudnej sytuacji i dopadło go takie poczucie niemocy, które właśnie wynika z błędnych przekonań, że moja sytuacja jest najtrudniejsza, że ja na pewno nie dam sobie rady, że nikt nie jest w stanie mi pomóc. I to jest znakomita inspiracja i motywacja do tego, żeby szukać osób, społeczności, które dają wsparcie, ale też podpowiedź konkretnego działania. Mogłaby Pani powiedzieć takim ludziom, jak ich przekonać, żeby stali się częścią tej społeczności? Myślę, że te wszystkie informacje, które na bieżąco spływają do członków społeczności, są bardzo, bardzo ważne, ale przede wszystkim ten charakter społeczności, to, że jest tam bardzo wiele osób, które mają przeróżne historie i ktoś, kto dołącza, przychodzi na świeżo do tej społeczności, może znaleźć w którejś z tych historii odbicie swojej własnej. Ale jednak możliwość porównania i zyskania tego wsparcia, o którym też wspominali prowadzący dzisiejszego wieczoru, jest nieoceniona. Książka pozwala na to, że osoby, które się jeszcze wahają, tak jak była mowa, mają możliwość przeczytania to normalnym językiem, bo każdy zawód ma swój specjalny i specyficzny język. I prosty, no, w cudzysłowie oczywiście, osoba laik, który w tym momencie nie jest w świadku adwokackim, nie zrozumie tego. Tak samo jak nie zrozumie lekarza, tak jak nie zrozumie informatyka, bo każdy z tych zawodów ma swoje jakieś języki. Jest to po prostu wytłumaczone tak, że każdy może zrozumieć. Mój tata też ma taką sprawę frankową, tak to nazwijmy. Mniejszego kalibru niż moja i spłaca to regularnie, no ale też jak sobie policzył, no to tak też jest zdegustowany tym, co sobie bank tutaj życzy versus to, co dostał. No i wcześniej no to miał takie obawy, z kimś się tam konsultował, a może to wyjdzie, może nie wyjdzie, no dużo obaw takich miał. Ja mówię, tata, wiesz co, to weź sobie przeczytaj tą książkę, to nie będziesz miał żadnych wątpliwości, nie będziesz chodził, czytał, się zastanawiał, tylko będziesz miał krótką odpowiedź, że jeżeli czegoś nie robisz, nie będziesz chciał banku podać, to nie dlatego, że nie wiesz, tylko dlatego, że świadomie odrzuciłeś w zasadzie podaną na tacy rozwiązanie. Kamil Chwiedosik, założyciel największej społeczności frankowiczów Życie bez kredytu, oddaje w Twoje ręce 333 stron lektury, której boją się bankowcy. Polecają Centrum Prawa Finansowego i Ekonomii oraz członkowie społeczności Życie bez kredytu. Kup książkę bezpośrednio na stronie życiebezkredytu.pl. A na koniec, jak zawsze, przygotowaliśmy pytania internautów, na które oczywiście odpowie Kamil. Pierwsze pytanie napisała do nas pani Bożena, która pyta, co oprócz wysyłania pism ponaglających można zrobić, aby bank szybciej odpowiedział na reklamację?
Panie Bożeno, w ogóle nic nie trzeba robić, dlatego że zgodnie z ustawą, jeżeli bank nie odpowie w ciągu 30 dni na reklamację, ewentualnie w ciągu 30 dni nie przedłuży tego okresu pisemnie, listem poleconym o kolejne 30 dni, czyli łącznie do 60 dni, to ta reklamacja jest traktowana jako uznana. Także ja bym w ogóle się nie przejmował kwestią złożenia reklamacji i braku odpowiedzi. Przechodzimy do pani Wiesławy. Czy mogę wyjść z pozwu zbiorowego i prowadzić sprawę indywidualnie? Jeżeli tak, to w jaki sposób? Tak, jak najbardziej. No tutaj ja bym powiedział nawet, że to jest wskazane. Trzeba co prawda każdy pozew przeanalizować indywidualnie, ale wielokrotnie już klienci, którzy wysyłali nam dokumenty dotyczące różnych pozwów zbiorowych, czy to Millennium, czy to innego banku, oczywiście byliśmy w stanie, czy też Getin ostatnio przecież, byliśmy w stanie wydzielić te powództwo i niekoniecznie wiązało się to z wystąpieniem z tamtego pozwu zbiorowego, bo prawdą jest, że nie zawsze da się wystąpić z tego powództwa zbiorowego. Oczywiście to jest wielki błąd kancelarii, które namawiały frankowiczów do tego rodzaju ruchu. Myśmy nigdy tego nie praktykowali, wręcz odradzaliśmy ludziom, no jak widać nie każdy posłuchał. Natomiast na dzień dzisiejszy na całe szczęście oczywiście w ramach zamkniętej grupy, już chociażby tutaj mówiąc o Millennium, możemy wykształtować inne roszczenia i złożyć odrębny, indywidualny pozew, co robimy i z bardzo dobrym skutkiem również nie ma tutaj problemu, jeżeli chodzi o kwestie tych roszczeń, które nie dotykają roszczenia, które jest w ramach tego powództwa zbiorowego. Przechodzimy do pytania pana Jana. Bank wypowiedział umowę ze względu na opóźnienia w spłacie. Czy w tej sytuacji najkorzystniej jest czekać na pozew ze strony banku, czy złożyć swój jako pierwszy? Absolutnie, panie Janie, czekanie na pozew z banku jest złą drogą. Przede wszystkim trzeba pamiętać, że o to, o co chodzi w sądzie i o to, co najbardziej jakby zależy, na czym najbardziej zależy frankowiczom, czy też nam, jako osobom, które no, odpowiadają za efekt końcowy, jest to, aby mieć inicjatywę dowodową, abyśmy mogli przygotowywać roszczenia zgodnie i wedle najlepszych obecnie praktyk i nie pozwala temu niestety bronienie się przed bankiem. Poza tym obrona przed bankiem w zasadzie nie przyniesie żadnego skutku, poza tym, że będzie oddalone powództwo, jeżeli się wygra taką sprawę i bank ponownie może pozwać o coś innego, o inną kwotę, o inne roszczenie, a wciąż będzie pan w biku. Natomiast sytuacja, która będzie prowadziła do tego, że powództwo złożymy, przede wszystkim mamy możliwość, jeżeli występują okoliczności, które temu się przyczynią, chociażby wniosek o zabezpieczenie roszczenia, możemy również kreować roszczenia o nieważność tej umowy, a w szczególności to, co jest najważniejsze, jeżeli bank już na przykład pozwał pana albo w międzyczasie pozwie, to dzięki temu, że mamy roszczenie o zapłatę z tytułu nieważności umowy, to mamy możliwość złożenia wniosku o zawieszenie postępowania zainicjowanego z perspektywy właśnie roszczenia banku. Także absolutnie przede wszystkim pozew przeciwko bankowi, a później strategia obrony, jeżeli pan nie płaci, bo również mamy wielu klientów, którzy nie płacą, którzy albo spodziewają się pozwu, albo już mają pozew, a my dużo wcześniej pozwaliśmy bank, czy w czasie trwania tego powództwa ze strony banku również złożyliśmy własny pozew i zawiesiliśmy postępowanie zainicjowane przez bank. Nic się nie stało, Polacy, nic się nie stało. No właśnie nie chce mi ten mecz wyjść z głowy, to euro, także no stało się, niestety stało się, jakoś trzeba to przeżyć, przeboleć. Ważne, że życie bez kredytu idzie do przodu, społeczność jest na fali, mamy 100% skuteczność. Tak trzymać. Dziękujemy, dzisiaj to wszystko. Do zobaczenia za tydzień w następną niedzielę. Pozdrawiam.